Cześć. Czy cierpisz na chroniczne napięcie mięśni szyi i karku? Może powodować bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, bóle głowy, a także ogólną sztywność tego miejsca, która nie jest przyjemna. Większość osób obwinia zbyt długą pracę przy komputerze czy zbyt częste przeglądanie smartfona i że to one powodują te napięcia w obrębie szyi. I rzeczywiście nie pomagają one, natomiast nasze ciało powinno sobie z tym móc poradzić. Przyczyna często jest znacznie głębsza i kryje się w naszym oddychaniu. To, w jaki sposób oddychamy, ma kluczowe znaczenie na napięcie naszych mięśni. Jeżeli coś jest nie tak z naszym wzorcem oddechowym, to wtedy od razu układ mięśniowy napina się, żeby pomóc nam oddychać. Wytłumaczmy to sobie na przykładzie wdechu. Głównym mięśniem wdechowym, który pracuje przy wdechu, a przynajmniej powinien, jest przepona. Jest ona zlokalizowana w naszej klatce piersiowej. Gdy się kurczy, to się obniża i przez to zwiększa po prostu objętość naszej klatki piersiowej. Jednocześnie inne mięśnie podnoszą ją tutaj do przodu, do boków, do tyłu i mamy piękny wdech. Natomiast problem jest taki, że większość z nas ma bardzo zamknięte klatki piersiowe, nieruchome. Nasze żebra nie mogą się otwierać i zamykać, żeby prawidłowo wdychać powietrze. Z tego powodu mięśnie, które przyczepiają się do klatki piersiowej, na przykład właśnie mięśnie szyi czy karku, desperacko napinają się, żeby próbować unieść tą klatkę piersiową przy wdechu. Są to tak zwane mięśnie pomocnicze wdechowe. Tak więc to, co nie powinno być zbyt aktywne podczas naszego całego dnia, tylko raczej przy na przykład jakimś krańcowym wysiłku, staje się aktywna. Tak więc widzicie, że przyczyna nie leży stricte w szyi i rolowanie jej w kółko czy rozciąganie nie będzie pomagało tak jak powinno przyczynowo, a będzie pomagało bardziej objawowo. Z tego powodu musimy poprawić mechanikę oddychania. To, w jaki sposób oddychamy, jak nam jest swobodnie oddychać i nasze ciało naturalnie samo obniży napięcie mięśni szyi, ponieważ nie będą musiały pomagać w oddychaniu. Pokażę Wam, jak oddychać przeponowo, poprawnie i potem zastosujemy to w dwóch ćwiczeniach. Zwykle dobieram te ćwiczenia indywidualnie, natomiast te dwa powinny być ok, jeżeli chodzi o większość ludzi. Na początku wytłumaczmy sobie, jak prawidłowo oddychać, używając przepony, jednocześnie pozwalając na rozpieranie i rozszerzanie się klatki piersiowej. Jeżeli normalnie oddychasz tylko brzuchem, a Twoja klatka piersiowa w ogóle się nie rusza, to znaczy, że masz bardzo kiepską jej mobilność i dobrze będzie dla Ciebie nauczyć się tego oddychania. Zacznijmy od tego, że zrobisz pełny wydech ustami, słyszalny do końca. Powinien on trwać 5-10 sekund, czyli powinniśmy go słyszeć. Jeżeli zrobisz wydech do końca, tak nawet troszkę go pogłębisz, to poczujesz napięcie mięśni brzucha. Ty ich świadomie napinasz, one same napinają się od Twojego wydechu. Również dolne żebra wtedy zaczynają się chować i przybliżać do, po prostu do środka Twojego ciała. Jeżeli dobrze to czujesz, czujesz to napięcie w brzuchu, to zrób na końcu wydechu pauzę, 2 sekundy. Dobrze to czuj. I teraz czas na wdech. Wdech wykonujesz nosem i teraz powinien być on bezgłośny, niesłyszalny. Kiedy wykonujesz ten wdech, dalej postaraj się utrzymać to napięcie w brzuchu, które poczułeś bądź poczułaś przy wydechu. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Dzięki temu nie pozwalamy po prostu kierować się oddechowi do brzucha, tylko on musi pójść do naszej klatki piersiowej wyżej. To znaczy musi rozszerzyć klatkę piersiową. Gdy to prawidłowo zrobisz, powinnaś czuć rozpieranie na górze albo z tyłu, na plecach. I o to właśnie nam chodzi. Kiedy zrobisz pełny wdech, to znów pauza, 2 sekundy i możesz zacząć wydech od nowa. Kiedy umiesz już oddychać przeponowo i pracować swoją klatką piersiową, to możemy zacząć 2 ćwiczenia. W pierwszym z nich położysz się na ziemi, przy ścianie, podłóż sobie coś pod łokcie, również pod tył głowy można. Nie chcemy, żeby Twoja szyja była napięta, tak więc ułóż się tak, żeby spokojnie ta głowa sobie leżała. Również rozluźnij swoje prostowniki pleców. Tutaj one nie mogą się załączyć, nie chcemy tego.
Potem delikatnie wepchnij się łokciami, odepchnij się łokciami od gruntu, tak żeby góra twojej klatki piersiowej się podniosła. Jeżeli zrobisz to poprawnie, to twoje żebra nie powinny zacząć wystawać, tylko góra klatki piersiowej. I w tej pozycji zrobimy sobie 5-8 oddechów przeponowych. Na początku wydech, pilnujemy żeber i później przy wdechu powinniśmy poczuć na górze naszej klatki piersiowej mocne rozpieranie, duże. Przytrzymać je, poczuć dobrze. To będzie naprawdę przyjemne. Jeżeli zrobicie tak ze dwie serie, po 5-8 oddechów wstaniecie, to naprawdę jest się na darmowym haju. Tak więc bardzo polecam tą pozycję. Ona jest skierowana do tych, którzy mają napięcia bardziej z przodu swojej, znaczy po prostu na przodzie, na szyi. Natomiast drugą pozycją, która z kolei upowietrznia tył naszej klatki piersiowej, która jest również bardzo ważna, żeby pracowała przy oddechu, jest pozycja przysiadu przy futrynie. Łapiecie się za futrynę drzwi w przysiadzie i pozwalacie rozluźnić się waszym łopatkom, oddalić się od kręgosłupa. Chcemy tutaj dużo zgiąć się w kręgosłupie, a jednocześnie upewnijcie się, że wasze kaptury są rozluźnione. Wy tylko wyciągacie się, jesteście dosłownie jak mięso na haku, wyciągnięci. O to nam chodzi. I teraz również wykonujemy oddychanie przeponowe. I tym razem oddech, to znaczy wdech zwłaszcza, poczujecie w tyle, w waszych plecach. Jeżeli zrobicie to dobrze, nie powinien iść do brzucha, tylko właśnie w okolice łopatek. Powinno zwiększać się rozciąganie, które czujecie, rozciąganie pleców, a jednocześnie właśnie pod łopatkami, w dolnych żebrach powinno się poczuć takie charakterystyczne rozpieranie. To znaczy, że upowietrzniacie bardziej tylną ścianę swojej klatki piersiowej i to pomaga z napięciem kapturów i dźwigaczy łopatki, tak więc naszych mięśni karku. Również 5-8 oddechów, dwie serie. Czasami trudno jest uwierzyć, jak bardzo nasze ciało jest powiązane, jednak w tym przypadku powiązanie jest jasne. Im bardziej sztywna jest twoja klatka piersiowa, tym bardziej napięte będą mięśnie szyi i karku. To jest jak prawo wyryte w kamieniu. Dlatego jeżeli kilka dni powykonujesz te ćwiczenia, rano, wieczorem, dwie serie, 5-8 oddechów, to poczujesz znacznie większy luz w tych okolicach, w górze pleców, a także większy komfort i swobodę oddychania, no i ogólnie relaks, który też jest ważny. Tak jak mówiłem, jest to high na trzeźwo i za darmo. Tak więc spróbujcie chociaż raz tych ćwiczeń i napiszcie w komentarzu, jak się po nich czujecie i jak wam się oddycha. Ja czuję się jak prezes. Tak więc do usłyszenia i widzimy się następnym razem.